Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 21 listopada, 21 listopada, nie wiem jak się mówi, chyba 21 listopada. Środa, ja za niedługo wybieram się na wizję lokalną na moją budowę, ponieważ mamy tam taką sprawę w sądzie o zwrot kosztów. Zresztą mówiłam już kiedyś o tym i przyszły do mnie dwie paczki i ktoś wie, czyja to paczka, jestem taka ciekawa. Przyszło to wczoraj wieczorem, ale stwierdziłam, że otworzę to dzisiaj razem z wami, więc zaczniemy od tej. Tu wiem co jest, to jest Helpbox, w drugiej też wiem co jest Helpbox i zobaczmy co jest w Helpboxie. Ledwo co, wydaje mi się, że przyszedł Helpbox, a teraz już listopadowy. I zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Co tu mamy? Mamy tak, popcorn w ziarnach, stworzony z natury. Będziemy robić. Antoś bardzo lubi popcorn, w sumie dawno nie jadł, także zrobimy. Kolejna rzecz. Co tu mamy? Zupa grzybowa eko, ekologiczna zupka błyskawiczna. Taka, także będzie na, wiecie, obiad w stylu gwałturety. Dalej, co tu mamy? Ksylicuksy truskawkowe. Pewnie cukierki z ksylitolem, po nazwie wnioskuję. Pastylki do ssania z ksylitolu o smaku truskawki. Będzie dla Antosia. Ja też zresztą spróbuję. Słonecznik łuskany, stworzony z natury, a nawet myślałam, że będzie mi potrzebny na święta słonecznik i już nie muszę się zaopatrywać. Co tu mamy dalej? O, zobaczcie jak ładne, jakie ładne opakowanie. O, wyostrzysz się? Wyostrz. O, takie opakowanie, zobaczcie jak ładnie zapakowane i to jest ekologiczny liść pokrzywy pasteryzowany. O, ciekawe. Produkt konserwowany solą przed spożyciem, dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Ciekawy produkt. Ekologiczny liść pokrzywy. Będziemy testować. Jeszcze w sumie z poprzedniego Helpboxa nie zdążyłam wszystkiego spróbować. Chyba tak naprawdę tylko herbatę. I co tutaj mamy? Buraczki tarte bio, zasmażane. Proszę, będą do obiadku. Widzicie? Fajne. Bardzo fajna paczka. Będziemy testować. No najbardziej zaciekawiła mnie właśnie ten liść pokrzywy. Zobaczymy. Dobra, i teraz ja wiem co tu jest, bo to jest przesyłka od Justyny z kanału Kropipi. Jaka piękna paczuszka od Justyny, dziękuję, dziękujemy. Luśka będzie zachwycona, śpi teraz, ale później zobaczy i otwieramy. Ciekawe, ciekawe. Zaraz rozwiążemy, tak żebyście widzieli. O, może wam przybliżę. O, tu się sypią trochę kwiatuszki. Jacie, zobaczcie jak to jest pięknie zapakowane w takim woreczku. O, zobaczcie, no piękne. Piękności to będą na pewno. Piękności. Zobaczcie, jaki śliczny. Zobaczcie, jaka piękna zawieszka. Do smoczka to jest zawieszka. Zobaczcie, tu ma takie... No, nowy ostrz. Tu ma takie piękne serduszko. Bardzo fajna. Może służyć również jako gryzak. Tutaj ma takie zapięcie. No, piękna jest. Taka piękniutka, taka prosta zawieszka. Bardzo fajna. Chciałam dla Luśki nawet drewnianą zawieszkę, myślałam o tym, no cudna jest. Dziękujemy Justynko i możecie znaleźć Justynę na jej kanale, na Kropipi, a jej firma nazywa się Anaju Details. Nie widać, widać. No cudowna jest, dziękujemy Justynko, piękna jest. Jak ją zobaczyłam u Anabelki, to od razu sobie pomyślałam, jaka piękna, skąd one ją mają, a potem Justyna powiedziała, że ona robi takie piękności i napisała do mnie i
Wysłała mi po prostu, zrobiła nam taki prezent, no ślicznań. Dzięki! Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia kanału Justyny, do śledzenia jej Instagrama jako Kropipi i jako Anaju Details. Chyba dobrze. I nazwa na pewno pochodzi od imienia, myślę, Anabelki i Justyna. Na końcu Details. Piękne, eleganckie. No i cudo będziemy nosić teraz na okrągło. Piękne, naturalne. Dobra, nie zachwycam się już, bo popadnę w jakiś... Weź nie pytaj. Co, Luśka? Bawisz się koparo? I ma tu już przypinkę. Zobaczcie. Taką piękną. No, masz przypinkę. A matka jest tutaj i zgubiła okulary. Za dużo myśli, na dwa kompy pracuję. Szukałam zdjęć, które są mi potrzebne jeszcze, żeby wysłać rzeczoznawcy z fundamentów odkrytych, no ale Laura mi na razie nie daje nic zrobić. Mam dwa, które pokazywałam pani na budowie, no i je wyślę, a chciałabym znaleźć jeszcze takie, wiecie, gdzie są full, muszę ją zabrać. Lalula jest marudą, więc niedługo pójdzie jeszcze na jedną drzemkę, a ja jej wstawiłam właśnie, zobaczcie, nie wiem czy coś widać, bo trochę ciemno, ale warzywka i rybkę jej wstawiłam, takiego paluszka, ale ja go z tej panierki obiorę, bo nie mam takiej ryby, już kupiłam im kiedyś 6 kostek ryby mintaja, takiego fajnego, no ale kiedyś mama mówi, kup rybę, zrób rybę na obiad. A ja miałam rybę, więc zrobiłam ją na obiad, no ale nie mam teraz dla Luśki. Moja perełka. Dobrze, kochani, odezwę się do Was jeszcze. Nie będziemy jakoś przeciągać też tego vloga, bo długi już jest. Przy tym pokazywaniu się już chyba troszeczkę przeciągnął. Wczoraj w ogóle montowałam vloga, usiadłam sobie, ale to już był taki, jeju, ale miałam kryzysowy dzień. Strasznie kryzysowy, ze względu na to, że zaczęłam składać tego vloga i mi głowa poleciała dosłownie. Czemu jest tak ciemno? Muszę zmienić te ustawienia. Czekajcie. O, może teraz trochę lepiej. No, ale ogólnie jest ciemno w domu, bo jest tak ponuro, mroźno. Lalula. Dada. 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 Powiedz, dada. No powiedz, tak ładnie mówisz. Da, da, da. Da, da. Głośno. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. No. Powiedz, da, da. Da, da. Dada! O, ślina. Dobra, odezwiemy się. O, kluba lalula. Ojciu, ojciu, ojciu. Dada! Dada! Brawo! Dada! Dada! Czyli co będzie pierwsze? Dziadzia czy tata? Tata! Tata! Dada. A powiesz hejka? Dawno hejka! Się... Powiedz mam karę. No. Mam. Antoś był niegrzeczny i ma karę, ma ban na bajki. Jutro. Ale no. Mówi, że przeprosiłem babcię i będę grzeczny. No ale kara musi być. Zobaczymy, jak będziesz rzeczny, to będziesz miał bajkę, nie, to nie. Co tam powiesz? Co było w przedszkolu? Fajnie i nie płakałem. I bawiłeś się? Tak, fajnie się bawiłem i nie biłem dzieci i nie biłem kapelka i jadzia. No, ja a i kapelek nie pozwolił mi się bawić i ten batuś też. Nie pozwolili ci się bawić? Tak. A przecież mówiłeś, że z Bartusiem się bawisz?
Nie bawił się dzisiaj z tobą Bartuś? Nie. To kto się z tobą bawił? No, on nie dał mi małego auta. Wy się kłócicie o to auto, co? Tak, te małe. Jutro sobie go weźmiesz. A z kim się dzisiaj bawiłeś? Arkiem. Z Arkiem? Arek jest fajny, nie? No. To co, ten Bartuś to już nie jest fajny? A mówiłeś w szatni, że jest fajny. No tak bywa, musisz walczyć o swoje. Wiesz? To jest szkoła życia przedszkola. Powiemy się? Tam już nie ma tylko Antosia, ale są też inne dzieci. Inne dzieci też się chcą bawić. No i kto pierwszy, ten lepszy. Ale jak się na chwilę Antoś pobawi, to za chwilę może się Bartek pobawić. A jak się Bartek bawi, to za chwilę powinien się Antosiowi dać pobawić, tak? Mhm. No. Tak myślałam, że auta takie malutkie. Takie same są. A ile jest tych aut? Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Pięć. No pięć. Ślicznie. Kochani, ja wpadłam się tylko pożegnać, bo jest już dzień następny. Śliniaczek. Jest już dzień następny i po prostu z wczoraj już akumulator mi siadł i no i się je, co? No. Dalej się nie naładował i się nie zdążyłam pożegnać. Jezu, dobra. Kończę i zaczynam nagrywać nowego vloga.